Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Ostatnio zaczęłam zajmować się kalendarzem i ozdabiać kalendarz i teraz w tym filmiku pokażę Wam dalszy ciąg. Do środka już powkładałam kartki, przedziurawiłam te kartki, tutaj są właśnie te kartki, mam w dwóch kolorach, białym i w różowym. I musiałam zrobić na brzegach dziurki, tak żeby dało się je włożyć i akurat tym dziurkaczem nie szło mi najlepiej. Oczywiście tym można, jest mocniejszy niż zwykły dziurkacz, ale jakoś nie byłam w stanie przedziurawić tym i dlatego użyłam zwykłego dziurkacza. Żeby zrobić na odpowiedniej wysokości te otworki, trzeba sobie oczywiście odmierzyć odległości pomiędzy dziurkami i odległości od brzegu. No i właśnie udało mi się to zrobić i powkładam te kartki w ten sposób do kalendarza. To są takie specjalne, trochę sztywniejsze kartki. I tutaj jeszcze je trochę wzmocniłam, te dziurki. Mam tutaj takie specjalne kółeczka do wzmocnienia. I mam trochę białych kartek, trochę różowych. Czasami nie wyszło mi do końca równo. Tutaj na przykład musiałam dwa razy zrobić dziurkę, bo była na złej wysokości. A jak się zaklei tym kółeczkiem, to nie będzie widać. Więc chyba to nie powinno przeszkadzać. I kartki się w miarę dobrze trzymają. A dzisiaj postanowiłam ozdobić front, a właściwie okładkę. I zaraz Wam pokażę wszystkie materiały, które już sobie przygotowałam do ozdobienia okładki. Na chwilę odkładam te karteczki i dziurkacze na bok. I mam tutaj dużo washi tape. Zdecydowałam się na turkusowe oraz na złote. Taka kolorystyka. Wydaje mi się, że turkusowy będzie super pasował do czarnego. Mam też naklejki, które wyglądają trochę jak szary papier. Bardzo ładny design mają te naklejki. Do tego mam jeszcze washi tape, kawałeczki. Też mi się przydadzą, szczególnie te zielone. Tutaj też inne wzorki washi tape. Jeszcze mam papier samoprzylepny. I różnego rodzaju naklejki, na przykład takie naklejki. Tutaj mam taką karteczkę, pomyślałam, że można ją przylepić. I oprócz tego jeszcze mam parę takich naklejek. Też są dosyć ładne. Zobaczymy, co mi się przyda i na co się zdecyduję. Jeszcze mam serduszka, które tutaj korespondują ze złotym i z turkusowym. Jeszcze takie etykietki, na których można coś napisać. A tutaj jest papier samoprzylepny, tak zwane washi sheets, czyli kartki, samoprzylepne kartki papieru i one pasują do moich różowych karteczek. Można było na przykład w ten sposób przykleić, ale ja się zdecydowałam na moją kolorystykę turkusową złotą, dlatego też może wykorzystam washi sheets do czegoś innego. A teraz okleję całą kładkę właśnie moimi washi tape, czyli taśmą samoprzylepną.
I wydaje mi się, że na tej stronie już wystarczy przede wszystkim washi tape. Tutaj troszeczkę jest nierówno, dlatego malutkim skalpelem bardzo ostrożnie, żeby nie porysować okładki, wyrównam. Jeszcze może ponaklejam parę naklejek. Tutaj nie zaburzy mi tej kolorystyki, którą przyjęłam. To akurat tutaj wydaje mi się, żeby się nie sprawdziło. Ale mogę na wierzch jakąś małą naklejkę tu jeszcze zmieścić. Na przykład serduszko. Serduszko też jest złote, więc jak najbardziej będzie pasować. Albo na przykład inne serduszko. Ewentualnie coś, co przypomina mi ciasteczko albo wafla. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o okładkę, to by było na tyle. Tutaj już więcej nic się nie zmieści. Nic więcej nie będzie pasowało. Jeszcze sobie tylko poprzymierzam jakieś inne naklejki, ale wydaje mi się, że tutaj ta część już jest gotowa. I może jeszcze taki wzorek mi się tutaj zmieści. Tylko oczywiście muszę go trochę obciąć. A teraz jeśli chodzi o kartki, to mam taki pomysł, żeby każdy miesiąc zaczynał się od białej kartki i miał 5 różowych. Więc spróbuję to w ten sposób teraz włożyć. Czyli najpierw biała, a potem 5 różowych. I znowu jedna biała i 5 różowych. Tutaj akurat mam 5. I biała na kolejny miesiąc. To jest moja ostatnia biała. Jeszcze mam do tego jedną różową. Będę musiała troszeczkę jeszcze dorobić różowych. I kartki już mam powkładane. Tutaj będzie, zacznę od stycznia oczywiście. I zrobiłam w etykieciarce właśnie etykietkę na styczeń. Oczywiście tę stronę jeszcze możemy jakoś ozdobić, tutaj coś namalować, nakleić, bo to jest strona tytułowa miesiąca, a na innych stronach możemy po prostu robić notatki, coś sobie wklejać, to co będzie istotne, planować. To jest właśnie taki mój drobny pomysł na
ozdobienie kalendarza, na zrobienie takiego spersonalizowanego kalendarza własnej wersji. Oczywiście możliwości jest bardzo dużo, w zależności od tego, jaką kolorystykę dobierzecie, jakie wybierzecie sobie washi tape, to wtedy będzie to inaczej wyglądało. Ja się zdecydowałam właśnie na taką i taka mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również, jak widzicie, pomysł jest prosty. Wystarczy kupić sobie czarny kalendarz albo w jakimś takim jednolitym kolorze, który potem można w ładny sposób ozdobić. Więc oczywiście, jeśli się Wam ten film podobał, to będę się ogromnie cieszyć z lajków. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie na nim dużo rzeczy i pomysłów do zrobienia samemu. Do następnego razu. Cześć!